Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale, jak widzicie jesteśmy na serii Polscy Sąsiedzi. Wy napiszcie hashtag nawozy, a wam szybne serduszko. Oczywiście tych nawozów dzisiaj nie będziemy robić, ale zapinamy Zetora, mamy 1 maja z tego co widzę. No i strzelcie lajka, strzelcie suba standardowo, żeby kanał się jakoś tam rozwijał, bo lecimy po 160 tysięcy widzów do końca roku. No i lecimy, praktycznie do drogi mamy troszeczkę daleko. Dzisiaj sąsiada z nami nie ma, bo sąsiad coś tam pojechał z tym kombajnem załatwiać jakieś, ja nie wiem co, nie wiem jaki to będzie kombajn. Na razie wam widzowie nie powiem. Czy będzie kupował w swoim odcinku, też nie wiem, ale możecie wbić, oczywiście link macie w opisie i zobaczyć co on tam w jutrzejszym odcinku wam wstawi. A my lecimy. Oczywiście przyczepa Pongę. To co nie widzieliście chyba w odcinku z nowych nabytków, jeżeli dobrze pamiętam, bo tego jeszcze gościa, który mi to wszystko dostarczał, nie zdążył dostarczyć. No bo tych kursów musiał troszeczkę zrobić. Też zrobiłem porządek na gospodarstwie, też pokończyliśmy talerzowania, pokończyliśmy mniej więcej siewy, bo jedno pole mi zostało do siania. No i myślę, żeby też zrobić sianokosy niedługo, to napiszcie co o tym sądzicie, ze względu na to, że sąsiad ma teraz nową belarkę. Także może być fajna akcja, żeby ją jakoś przetestować, no bo do żniw jeszcze troszeczkę, a też nie ukrywamy, że takie belki mogą nam się gdzieś delikatnie przydać. Jeżeli chodzi o cenę nawozów, dlaczego ja tak szybko wystartowałem? No jak wiecie, nawozy są ciężej dostępne teraz i te ceny są z kosmosu, no bo tam 1000 zł za tonę ponad, zależy pewnie gdzie i zależy od jakiegoś obszaru, regionu, a tutaj... Znaczy, no, dzwoni taki, może nie tyle kolega, ale taki znajomy gościo ze wsi i to tak z dalsza, którego gdzieś tam widzę, wiecie, z widzenia i znam go oczywiście z widzenia i dzwoni, że mówi, że on ma za 500 zł za tonę. No to wziąłem Zetora, no i lecimy, no zobaczymy, czy to jakieś tam godne uwagi, czy też nie. Skąd on to w ogóle nabrał, że to jest taka niska cena, tamte budynki zaraz będziemy, widzowie, co sobie zobaczycie. Też biorę od razu dla sąsiada, bo jak wiecie, tak jak mówiłem, no sąsiad pojechał coś tam sobie ogarniać i dzisiaj go nie będzie, także jak te nawozy by się rozeszły w dniu dzisiejszym wszystkie, no to później nie będzie przepłacał 1000 dawał za ten, a ja sąsiadowi tam, wiecie, kupię za 500, sprzedam za 600, no i biznes od razu jest ogarnięty i się kręci, akurat w koszta paliwa sobie wliczę, w koszta używania przyczepy. Także trzeba to wszystko liczyć. Właśnie o to pole zostało jeszcze do obsiania, co wam mówiłem. To jest wszystko elegancko stależowane. Ten nowy kawałeczek od proboszcza. No i też proboszcz ma na zbiory niedługo przyjeżdżać. Kiedy przyjedzie? Też nie wiem, gdzieś w tym tygodniu mówił, że będzie. Czekajcie, bo tu teraz tak. To był drugi dom z tego, co ja pamiętam po lewej stronie. Tutaj jest ten gość, od którego kupowaliśmy kiedyś ciągnik i kombajn i maszyny, ten handlarz taki, jak widzicie, no powodzi mu się. A my jedziemy do tego drugiego domku, tam gościa ma szklarnię i dlatego może ma tak tanio nawozy, może jakoś bierze... Nie wiem widzowie, jak on to bierze, ale zaraz zobaczymy, czy to będzie ładował, czy to trzeba samemu sobie załadować za taką cenę. Dobra, zajeżdżamy. O, ładowareczka stoi, to może będzie... O, patrzcie, dużo tego nawozu nie ma, ale coś tam jest przygotowane. Halo! Halo, pani... dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, a pan w jakiej sprawie tutaj? Ja to chyba do pani męża, no ale z panią też mogę się dogadać. Wie pan co, dzisiaj taki problem, nie wiem czy mąż dzwonił, ale tutaj męża dzisiaj nie będzie, także ja jestem w zastępstwie, można tak powiedzieć. A, no to dobrze, no może no. Być w sumie, nic się nie no dzieje, to... no nie? Taka tutaj... ładna blondynka, no to i cena pewnie ładna będzie bardzo. Do gadania. A dziękuję bardzo za ten komplemencik, proszę pana. Pan no również przystojny, no nie powiem. Może na jakąś tam kawusie się było. No to możemy później tam pójść, bo to kamerę się wyłączył, teraz nagrywam dla widzów, to wie pani. Może coś tam by się... męża nie ma akurat. O, takie propozycje? Porozmawiamy. A przepraszam, że tak zapytam, a pan tutaj przyjechał po nawozy, rozumiem? Tak, po nawozy, o to widzę, tutaj chyba mąż naszykował. Były. Tak. No tak można powiedzieć, bo nam się troszeczkę nie układa, ale, no, ale wie pan jak to jest, no to już człowiek ożeniony, można powiedzieć, zamężna jestem i tak to jest, tak to jakoś się ciągnie. Takie to życie, no ale nic nie zrobi pani, nic nie zrobi, no może pani co najwyżej drugiego znaleźć. No też właśnie o to chodzi, ja patrzę tu przystojniak przyjechał, to tutaj... No coś może być, dobrze, teraz tak, to tak załadować to wszystko dla pana? Tak, a tu będzie za tysiaka, to tak jak mąż gadał, 500? Tak, bo to jest akurat przecena. A dlaczego to takie tanie, bo tak jeszcze się zapytam, to jest z ciekawości po prostu.
Wolałabym tego tematu też nie poruszać. Może A to lepiej. No nie wiem. bezpieczne jest to na ten, na plony? Proszę pana, to jest to samo co oryginał. Tak? Tak, tylko że Widzę w jakby to panu oryginalnych w powiedzieć. sumie. Nie wiem też, bym musiała się męża zapytać, czy ja mogę takie rzeczy po prostu też mówić. Bo wie pan, to jest. No To to. pani nie pyta, Ano. pani nie pyta. Po prostu pani załaduje. Po 500 się rozliczymy, ile tego jest? Tu będzie 4. A, Dobra, 16 dobra. razy 500. No to w sumie niedużo. Dobrze, Jaka, ja siadam. powiem pani, przyzwoita kwota. Ja pani jakoś podjadę, oczywiście ja dzisiaj zetorem, no bo to mniejszy traktor wziąłem, ale tak to John Deere na No tak. gospodarstwie, wie pani, bo to się rozwija, Patrzę. człowiek, duże pola z Patrzę tak proboszczem, ciągle. układy, to jakbyśmy chcieli ślub ponownie wziąć, czy pani rozwód, to mi się zdaje, że od Tak? proboszcza było tam, nawet od biskupa byśmy coś załatwili. Proszę bardzo, no to kusząca propozycja, nie powiem. A pieniędzy? Powiem pani tak, ja to wszystko gotóweczką dzisiaj. Dzisiaj gotóweczką? Tak. A na kredycik było, czy jak? Nie, ja nie mam żadnych kredytów, ja nie mam żadnych zobowiązań finansowych. Naprawdę? Naprawdę. No pan żartuje chyba, no. No da się bez kredytów w Polsce uczciwie zarobić. W tych czasach. A widziała pani, jak tutaj taki duży John Deere ostatnio talerzowało to Opole? Wie pan co, mnie ostatnio nie było, więc tak ciężko mi powiedzieć. A, no to ja byłem. Proszę pana, ja nawet mogę kiedyś podjechać do pana tam zobaczyć, jak pan mieszka, może. Czy to może pani podjechać do tam w środku? Pani Nie. pokaże mieszkanie, sypialnię i tak dalej, jak to wygląda, kuchnię. Ja też troszkę teraz przeziębiona jestem, to pewnie też po głosie słychać, ale ostatnio chorowałam troszeczkę. Nie, fajny głosik, fajny. Tak? Tak. Kurczę, dawno tego nie słyszałam. A mąż Zaraz gdzie się chyba jest? zarumienię. A, mąż jest w delegacji akurat dzisiaj. O! Mąż dzisiaj w delegacji tam załatwia też nowe produkty, które będziemy sprzedawać, ale to już tam, to już taka nieważna sprawa raczej, więc No to nie będę państwo chyba mówić. też pieniędzy troszeczkę macie, co nie? Troszeczkę tak, to bardziej mąż. Ja zajmuję się kosmetologią. Fryzurki, pazurki jakieś tam, jak pan chce, mogę panu pazurki zrobić. Oj, to może jak pani do mnie przyjedzie, to jakieś tam pazurki No, porobimy, pooglądamy. kto wie, może się tak umówimy, aczkolwiek ja nie jestem taka łatwa, jak się panu może wydawać. Aha, to mi się nie wydaje, mi się wydaje, że pani jest trudna. Pani, O, panią proszę trzeba pana. zdobyć. O, ja nie jestem taka jak wszystkie. Ja nie lecę na pieniądze. A jakbym pani stan konta pokazał, to... Nie, proszę pana, ja na pieniądze nie lecę. Proszę nawet tak sobie nie żartować. A ja mówię, że na stan konta, a nie na pieniądze. No co pani sobie myśli? No bo ja tak. No ja nie jestem też blacharą, tak? Wiadomo. Nie Żadna lubię nie jeść. jest. No tak każda mówi. Tak. A później przychodzi co do czego i... No, chłopacy tak samo. To jest to samo co baby. Czy ja się na niejednym przejechała? Pani? No. O kurczę. Naprawdę. No to Mówią, możemy mówią. w Mówią, że rozliczeniu to w mają. sumie wie pani co, może 450 za te nawozy widzę, bo tak dobrze się rozmawia nam. 400. Oj, nie, bo tutaj i tak jest promocja. A to No, na czy pan faktu... chce mnie oszukać? A to jest 500 z fakturą, czy... 500 bez fakturki. Chyba, że potrzebna fakturka. Nie, no... Bez Faktura faktury niepotrzebna. A nie może będziemy byśmy... się bawić, proszę pana, nie będziemy. Czyli gotóweczka i nigdzie nie jest udokumentowane, że kupowałem, tak? Tak, będzie najlepiej. Jeżeli możemy się tak umówić, to będzie Jasne, super. jasne, jasne. Ja tu jeszcze to załaduję dla pana. Widzi pan? Niby kobieta, kosmetyczka tego, a ładowareczką również potrafię. No jak sprawna ręka, no to co się dziwić? Oj, sprawna. Może się pan przekonać. O, już raz się przekonałem, to może jeszcze później drugi raz się przekonam. No, A, kto wie wie? pani co, do takiej kobiety na gospodarstwie to by mi było trzeba. Z tą ładowarką, jakby pani do mnie przyjechała.
no, ta ładowarka akurat jest męża, także wie pan, no. To zaraz mu zostawimy tam pieniążki za nią i będzie nasza, no nie? Mogłoby być ciężko. Poczeka pan, ja tu muszę się skupić. Dobra. Dobra, gasimy. No, koła nie osiadły w ogóle w przyczepie. Widzi pani, to jest maszyna ta przyczepa. Nowiutka, bez kredytu. No, widzę, że przyczepka naprawdę fajna. Ale ja akurat wolę samochody. A jakim pani samochodem by chciała się przejechać? To ja panią kiedyś mogę na przyjaczkę wziąć, bo teraz akurat mam taki biznesik na oku. Mamy zbiory mieć niedługo i właśnie, no, będą dosyć duże pieniądze z tego, to można by było tam coś wynająć, na kupić. O, tu mąż dzwoni, nawet nie odbiorę nawet teraz. Nie, pani nie odbiera. Nie będę. Jakim samochodem bym chciała się przejechać? No zawsze marzyłam, żeby na przykład Lamborghini. O kurczę. Dobra, albo to ma pani tutaj mój numer. Mercedes. Tak? Proszę. Proszę, dobra. I jak pani będzie znowu mąż w delegacji, to ja tam ogarnę na ten dzień, akurat pojedziemy gdzieś może nad wodę, nad ten. O. Póki ciepło. No dobra. Strój kąpielowy weźmiesz i... Dobra, no to będziemy w kontakcie. Dobra, no to jeszcze proszę tutaj za nawozy, pieniążki. Pani sobie przeliczy. Nie będę liczyła, no pan, jak widzę, dobrze z oczu patrzy, to chyba by mnie nie oszukał, co? No gdzieś. Dobra. Dobra, to dziękuję. Do następnego. No i dobra, widzowie, widzicie. Wynajmiemy Lamborghini. Powiemy, że nasze babce. I nasza, że tak powiem. Ale sąsiad będzie zazdrościł, jak będę miał taką blondynkę na gospodarstwie. Jak dobrze pójdzie. Oj. No i widzicie, biznes jest dobry, bo tutaj mamy akurat, czekaj, pół dla mnie, czyli mamy 4, 6, 8, czyli no dobra, no to tutaj 800 zł będziemy na plusie, jak ze stówą na jednym sprzedamy sąsiadowi właśnie. No później mu opowiem tą historię, to będzie na pewno w szoku. Może sam będzie chciał po nawozy przyjechać, ale czym on przyjedzie, widzowie? Case'em tym, jak ja powiedziałem, że John Deere mam, tu jak będę siał kiedyś, to też będziemy siali, widzowie, jak nie będzie męża jej. Dobrze, że ma mój numer, tylko że gorzej, że ja do niej nie mam. Gorzej, jak nie zadzwoni, no nie? Ale to kto to będzie myślał na ten temat? Później się to ogarnie. Zobaczymy, czy Zetor w ogóle pod górę będzie dał radę podjechać. No i lecimy na gospodarstwo. Dzisiaj, widzowie, też chciałem wam pokazać, o co chodziło w tym biznesie tak dokładnie. Jak wygląda sprawa z oborą. No bo w tym tygodniu, ja nie wiem, czy ja mam to sam zbierać, czy proboszcz przyjedzie i będziemy to po prostu we dwóch ogarniać. Czy jak to będzie, oho. No powiem wam, że za szybko to się nie jedzie mimo wszystko. Tutaj akurat jest troszeczkę pod górkę. Także musimy to... No Zetor jest katowany. A ile my tutaj w ogóle mamy, widzowie, pojemności, wy mi powiedzcie. O, nie da się sprawdzić. Coś się chyba tutaj stanęło złego. Ale idzie. Najwyżej zostawimy tutaj wszystko i pójdziemy na gospodarstwo po John Deere'a, bo z tego co ja widzę, widzowie, to... No pod tą górę jeszcze wyjedziemy, bo jesteśmy już koło stopu. Ale mimo wszystko pod tą drugą górkę, no to... No będzie duży problem, bo najprawdopodobniej nie damy rady nawet w pół zajechać. Dobra, pierwsza pokonana. I ogień, teraz to już można jechać, teraz to już tak, o. Bieg w górę i lecimy na szosowych. Tu jak widzicie, kukurydza pięknie rośnie. Powiem wam tak, no maj, niby pola poobsiewane, ale u ludzi jeszcze nie poschodziło wszystko. Tutaj jeszcze kawałeczek, który nie wiem właśnie co tutaj zasiać, jak to zagospodarować, bo też te buraki może by spróbował. No nie wiem, czy jest sens w ogóle. Też nie ma żadnego zabezpieczenia na tej przyczepie. No ale one nie wystają jakoś bardzo, także na bok na pewno nie polecą. No do tyłu i do przodu też na pewno nie polecą, no bo mamy te blokadki, które służą właśnie, żeby belki też nie zlatywały, także tutaj można bez żadnych zabezpieczeń sobie lecieć w postaci tych właśnie pasów. No może ja bym teraz, nie, do proboszcza teraz nie będziemy jechać, w sumie do proboszcza to możemy później sobie zajechać, gdzieś tam się jakąś kawkę wypije albo coś mocniejszego, no bo tu i tak policja przecież mnie nie będzie trzymać, ja znam tego. Tutaj też i właśnie komendanta, który tutaj jeździ tym polonezem. On też się z proboszczem mniej więcej zna. Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów, jeżeli ja tam bym pod wpływem czegoś przejechał. Ile tam? 200, 300, może 400 metrów, a jak nie to górą, polami się pojedzie, aby przez ulicę tam przejechać później.
I też nie będzie problemu. I teraz widzowie, chwila prawdy. Czy my podjedziemy pod tą górę, czy my nie podjedziemy pod tą górę? No, zwalniamy i to w zastraszającym tempie. No coś tam widzowie idzie, no ale to jest, wiecie, taka jazda. Najlepiej to było poprzeczepiać wszystko i pojechać sobie na nowo John Deere'em. John Deere'em już się byli dawno na gospodarstwie, ale widzicie, no Zetora też trzeba troszeczkę tutaj potestować. No ile tutaj mamy ton? 8, 16 ton plus jeszcze waga przyczepy. A Zetorek, no to jest 7, 7, 11, także 70 ileś tam koni ma. Tak dokładnie, jeżeli kogoś to ciekawi, to może sobie tak, wiecie, co do jednego konia posprawdzać, jak to tam wygląda. I właśnie zaraz chcę wam pokazać, jak, no kurczę, tylko tam będę musiał jakoś te belki poodgarniać. Tylko też trzeba by było bramę pozamykać, tutaj zastawić, żeby to nikt nie zaszedł. Sąsiada nie ma dzisiaj w domu, to możemy też sobie w sumie się pobawić. Tamo, no, to możemy tak to porobić. Albo poprzecinać to delikatnie, albo jednego krzaczka sobie gdzieś zasadzić. Jeszcze widzowie w innym miejscu. Tylko proboszcza oszukiwać, który dał nam tyle pieniędzy i takie... Nie, dobra, tak nie będziemy robić. Po prostu pokażę wam, co jest w tej stodole. W sumie w oborze, tylko na górze. Także takim jest taka... Takie jakby miejsce na belki, no czyli można powiedzieć, że taka górna stodoła. I dobra, zajeżdżamy już na gospo. Ło kurde! Czekajcie widzowie, bo tu drzewo nam troszeczkę przeszkodziło. Nie wiem, jak ja się tutaj inaczej zmieszczę, tak szczerze mówiąc, bo chyba będzie to bardzo, ale to bardzo ciężkie. Na szczęście nawozy nie pospadały. Dajmy sobie troszeczkę do prawej, bo ta przyczepa z belkami, ona tak dziwnie idzie. Czy ona teraz zaczepi? Nie powinna, tylko tutaj pytanie, czy ona nie zaczepiła... Nie, nie zaczepiła o gałęzie. To na spokojnie możemy sobie wjechać, ale kurde, wcześniej troszeczkę źle się tutaj wyroiłem. Dobra, jesteśmy na gospodarstwie. Ja te nawozy będę sobie umieszczał chyba pod tamtymi wiatami, tylko nie wiem, jak to tutaj turacz by pasowało. Co to jest? Czekajcie, bo tutaj coś jedzie. Zobaczymy, gdzie ta karetka pojechała. Czy co to? Do mnie? Policja? Kurde, widzowie, trzeba drabinę wywalić. Trzeba drabinę wywalić. O! Łapy, człowieku! Łapy! Łapy! Gdzie? Gdzie łapy? Raz! Raz! Chłopie, tutaj stawaj! No Mirek, co ty odwalasz? Przecież my się znamy! Co się znamy? Co się znamy? Co ty robisz? Człowieku, tutaj stawaj! Już! Stawaj! Cholera, muszę połowę rozgasić! Po co takie jakieś głup... Odwróć się, ręce muszę skuć! No gdzież dobra. Skuć, no... Prawa, lewa... Dobra, możemy rozmawiać! Ech. Zmęczyłem się, jechałem tu szybko! Ale to zrozkuj mnie, jak ty chcesz. Po co ty żeś tak co zajechał? Dobra, to odwróć się. Dobra, prawa, lewa. Dobra, odkułem cię. Co ty robisz? Co ty robisz? Nawozy kupiłem przed chwilą. Chłopie, co ty trzymasz na stodole? Ja muszę tam zajrzeć. Jak? No to chodź, patrz. Otworzę ci drzwi, masz. No przecież co ja mam... No przecież tu jest stodoła, no co ty chcesz? No przecież jak tu jest, nawet poddasza żadnego nie ma. Ja to muszę wszystko popatrzeć. Człowieku, mieliśmy z 50 zawiadomień. Ile? Od różnych ludzi z różnych województw. Nie wiem, czy to ty te filmy nagrywasz, czy co? Może se jaja robią ludzie, czy co? Ja nie wiem. Ja pierdolę. Poczekaj. Jak jest, ale to na stodole nic nie ma, no gdzież? Jak tam wleźć? Gdzie tu się wchodzi? Gdzie? Boże kochany, się zmęczyłem. No tu masz te schody normalnie. Ja tu muszę wleźć zobaczyć. No co, to będziesz otwierał wszystko? No weź, co tak. Ty będziesz tu głupkował? Otwórz, ja nie potrafię. O Jezus, co ty robisz, człowieku? No chodź, no patrz, no co, to przecież tu nic nie ma, no co ty chcesz? No to jakieś jaja, co? To jaja sobie jakieś... pewnie ktoś robi, no gdzież ten? No to ja tu jadę na łeb na szyję, to co jaja robią? No zachodź, tam będziesz... Może piwa się może napijemy. No to można, a coś może mocniejszego masz? No mam też mocniejsze, jak chcesz, to weź coś poloneza tam zostaw gdzieś. Czy on tam będzie stał, bo czekaj, nie będę wyjeżdżał później talerzować, to byś tam... Ja dla wszystkiego tu wszystko popatrzę. Żeby nie było. Tutaj... Gimberek mam swój, przecież wiesz to. Tutaj, a tu? Tu? No jest tu coś? Piwnica jest, no to co ty będziesz patrzył w piwnicy? Będziesz otwierał, no przecież piwnicy nie jedziemy otwierać. Tam. A tu nie, drabiny nie mam.
Nie wejdziemy, to nieużywane tam na górze. Jak nie ma drabiny? Jak nie ma? Gdzie jest drabina? Gdzie jest drabina? Ja to masz, muszę zobaczyć. Zobacz sobie, belki leżą tylko, bo tam stare jeszcze. Przecież ja tam nawet nie wchodziłem nigdy. Czekaj, zaraz ci otworzę. Masz tutaj, otwórz. Widzisz, że belki same. No widzę. A można to odsunąć, ja tam chcę zajrzeć? No to, no nie wiem, jak chcesz, to są odsuń. No co ja będę odsuwał ci belki, dobra, jak tam dalej też są belki, no to... Poczekaj, ja to sam. Ja to muszę, wiesz, sprawdzić. Co tam jest? Co? Co to? Co tam jest? Ręce, łapy! Czekaj, łapy. Czekaj, no Miry, co ty? No od bimberku się napijemy, zaraz czekaj, powolutku, no. Bimberek, ja ci dam bimberek. Powoli, do nic się... Poczekaj. A co to? Jakieś pokrzywy urosły. Ja ci dam pokrzywy. No jak ja mogłem tam wejść, belkami zastawione, a ty mi coś zarzucasz tu, no to przecież to... Ty mnie chciałeś oszukać. Poczekaj. Ja cię nie chciałem, przecież tu pokrzywy jakieś, idź se zobacz, no. Odsuń się, ja muszę tam wleść. Co to jest? To jest Mardiktunanem. Dobra, ile chcesz krzaczków? Chodź tu. Chodź tutaj. Tutaj proszę stanąć. Ręce, prawa lewa, prawa lewa. No gdzie, weź się nie wygłupia, ile chcesz krzaczków? Poczekaj, ja ci powiem, ile ci grozi za to. To jest dużo dwa, pieniędzy, ci, jeden krzaczek to jest bardzo ci, dużo pieniędzy, także... Co ci do głowy przyszło? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22, 24... 26, 28, matko bosko, 30, 32 krzaki. Człowieku. Ale to z moich jest tylko 10, 20 jest proboszcza. Co? Proboszcza? To z tych 10 możemy się podzielić, no chyba, że z proboszczem się jakoś też dogadasz. To dobrze, że powiedziałeś. Przecież ty się z proboszczem pijesz codziennie prawie, to co ty tu... Nie wiedziałeś? Zrozum to, kamery mamy, zrozum to. Mamy kamery, ja nie mogę, bo mnie tak samo za to, jak ja coś zrobię. No to, ja nie, przecież nie wiesz, mogę... no to wyłącz to w Polonezie, przecież nie brałeś kamery. No nie brałem, ale w Polonezie to może słychać. No to... Po cichu tak. Słuchaj. To wiesz co? Żeby nie ja tu przyjechał, to co by było? Jak będą kolejne zgłoszenia, to powiedz, że byłeś i ogólnie... My no. To w piątek, dzisiaj mamy, czekaj, środa, to w piątek ma być proboszcz, mamy to pozbierać. On to ma gdzieś sprzedać dalej po tych biskupach, po tych wszystkich tych ludziach, co wiesz. No. I z tego ma być naprawdę duży pieniądz, no to ile tam? Nie. 20 ale chcesz to... tysięcy? Nie, to mnie nie interesuje. Ile? Kwestia też ile. Ale co ile? No, jak to co? Wiesz o co mi? Wiesz. Ale co no kurde, ja będę miał kłopoty, jak ja nie... Tego, ja muszę coś z tego mieć. No to mówię, 20 tysięcy pod koniec tygodnia. Nie. 20? Przestań. Dobra, ale to jak proboszcz też coś dorzuci 40. Ja 20 daję, on 20. Na pewno? Tak. Dobra. To spotkajmy się w połowie. Spotkajmy się w połowie i 100 tysięcy. Ale tu gdzież 100 tysięcy? 100 tysięcy to nie. No słuchaj. Chcesz iść do więzienia? Na 25 lat co najmniej? Dobra, 80. Ja daję 40, on daje 40, tylko już... Powiem po znajomości. I 10 litrów bimbru. 90 tysięcy i 10 litrów bimbru. I zapominam o tej sprawie. I macie czas tydzień, żeby to stąd zniknęło. Bo ja na komendzie słyszałem, że oni tu mają i tak przyjechać. Tylko najpierw mnie wysłali zobaczyć, czy coś tu jest. Ja pojadę, wszystkie papiery poukrywam, bo dobra, nic nie ma. Ale niech oni tak stracę. Przyjadą. Dawaj łapę. Dawaj, 90 i 10 90, 10 litrów bimbru. Słuchaj, dobra, chodź, bo to trzeba zakryć, ja muszę jeszcze to pozakrywać wszystko. Jak coś, ja tu byłem, tu nic nie było. Dobra. Dzwonię do proboszcza, że już dzisiaj będziemy to zbierać wieczorem. Zbieraj, bo ci mówię, że do tygodnia oni tu przyjadą. Dobra. Na kontrol. 90 tysięcy ma być dla mnie. Dobra, będzie pod koniec gotówce. Tydzień czasu. Tak. Dobra, szufla, na dobra, razie. jedź już, na razie. Na razie. Halo? 04? Dobra, już jedziemy. No i tak to widzowie wygląda, no...
Dobrze, to znajomy się trafił. No 90 tysięcy to jest trochę sporo, no ale z tych krzaczków troszeczkę będzie. No w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Oni jadą jakieś kolejne zgłoszenia robić. A my się widzimy już jutro w kolejnym filmie na kanale. Na razie.